dostojni goście, szanowni państwo, żołnierze. W styczniu bieżącego roku rozpoczął się przerzut do Polski sił sojuszniczych w ramach operacji Atlantic Resolve. Realizacją tego procesu są zadania podjęte przez wojska amerykańskie 3. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej Fort Carson w stanie Colorado. Siłą zbrojną, tym 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, przypadł zaszczyt powitania amerykańskich żołnierzy tu w Polsce, na ziemi lubuskiej. To historyczny moment, powód do dumy dla wszystkich żołnierzy Czarnej Dywizji, dla mieszkańców Żagania, dla województwa lubuskiego. Dziękując za powierzenie tego zadania, szczególnie serdecznie witam przybyłych na dzisiejszą uroczystość dostojnych gości. Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, panią Beatę Szydło. Ministra Obrony Narodowej, pana Antoniego Macierewicza. Ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, pana Paula Jonesa oraz zataszę obrony. Witam serdecznie panią minister rodziny, pracy i polityki społecznej, panią Elżbietę Rafalską. Serdecznie witam obecnych parlamentarzystów. Witam serdecznie wojewodę lubuskiego pana Władysława Dajczaka wraz z wicewojewodą. Witam panią marszałek województwa lubuskiego, panią Elżbietę Polak. Witam marszałka województwa dolnośląskiego, pana Cezarego Przybylskiego. Niezmiernie cieszę się z obecności przedstawicieli duchowieństwa z ekscelencją biskupem zielonogórsko-gorzowskim, księdzem biskupem Tadeuszem Iwińskim na czele, który nieodłącznie towarzyszy nam najważniejszych dla dziś momentach. Ekscelencjo, dziękuję. Serdecznie witam kierownika Sił Zbrojnych, pierwszego zastępcę szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, pana generała broni Michała Szczurkę. Witam dowódcę Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych, pana generała broni Leszka Surawskiego. Witam dowódcę operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych, pana generała dywizji Sławomira Wojciąckiego. Witam komendanta głównego żandarmerii wojskowej, pana generała brygady Tomasza Połucha. Szczególnie ciepło witam na gościnnej ziemi żagańskiej naszych amerykańskich przyjaciół, pana generała dywizji Timothy McGuire'a, zastępcy dowódcy wojsk amerykańskich w Europie. Pana generała brygady Kenneth Campbella, zastępcy dowódcy 4. Dywizji Zmechanizowanej. Pułkownika Krzysztofa Dołoru, dowódcę 3. Pancernej Grupy Bojowej Brygadowej oraz wszystkich jego podwładnych. General McGuire and all US soldiers, warmly welcome. I'm convinced that their coming effort during field exercise will increase our readiness for accomplishing received tasks. Witam serdecznie przedstawicieli władz miejskich, samorządowych, z miast naszych garnizonów, na czele z burmistrzem Żagania, panem Danielem Marchewką. Kolejne słowa powitania kieruję do wszystkich przybyłych na uroczystość dowódców jednostek wojskowych dywizji, jednostek dowództwa generalnego rodzaju sił zbrojnych. Witam szefów, komendantów, przedstawicieli instytucji wojskowych, służb mundurowych, a zwłaszcza policji, straży pożarnej, miejskiej, straży granicznej, służb leśnych, na czele z komendantem wojewódzkim policji, pana inspektora Jarosława Jajaka. Bardzo ważna jest dla nas obecność młodzieży szkolnej i harcerzy, zwłaszcza uczniów klas mundurowych. Witam wszystkich weteranów oraz moich podwładnych, dowódców i żołnierzy, kawalerzystów spod znaku gusackiego skrzydła. Witam wszystkich obecnych na dzisiejszej uroczystości. Mieszkańców Żagania, przybyłych na tę swoją uroczystość, gości.
Panie premier, panie ministrze, jeszcze raz dziękuję za powierzenie zadania zorganizowania popytania żołnierzy amerykańskich. Dziękuję bardzo.